jestem najlepszy. Witajcie, przyjaciele, nazywam się Roxana Mazurkiewicz. Wiecie co? Przybliżyło się do was Królestwo Niebios i wasz sąd jest blisko. Co zrobisz, gdy umrzesz i przyjdzie ci stanąć na sąd przed Bogiem? Bóg jest miłosierny i ostrzega cię teraz. Pokutuj, odwróć się od swoich martwych uczynków. Odwróć się od brudnych rzeczy, które robisz teraz. I nawróć się do Jezusa Chrystusa. On jest miłosierny i on daje ci teraz szansę. Co ty z nią zrobisz? Co ty z nią zrobisz? Wyobraź sobie, że umierasz. Co się z tobą dzieje? Wieczność istnieje i są tylko dwie drogi. Można iść do Boga, do nieba, a można iść w miejsce z dala od Niego, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Co wybierasz? Gdzie ty idziesz? I ja wybrałam 2 lata temu. Wcześniej, tak jak wy, chodziłam własnymi ścieżkami i myślałam, że jestem super. Ale prawda była taka, że ciągle wpadałam w jakieś rowy życiowe i nie potrafiłam się stamtąd wydostać. Błąd ciągnął za sobą kolejny błąd i sama kopałam sobie grób. Codziennie bałam się, że kopnę w kalendarz i że będę z dala od Boga. Bałam się śmierci, miałam depresję, zakładałam maski na twarz i myślałam, że będę w stanie oszukać rzeczywistość. Ale gdy wracałam do domu, miałam myśli samobójcze i nie chciało mi się już dłużej w ten sposób żyć. Ja mówię do ciebie teraz, człowieku, gdzie jesteś? Bez względu na to, czy jesteś w tym momencie szczęśliwy, czy jesteś na wozie swojego życia, czy jesteś pod wozem swojego życia. Bez względu na to, czy masz dobre relacje, czy jesteś człowiekiem, który się izoluje. Bez względu na to, czy masz kupę kasy, czy jesteś bezdomny. Bez względu na to, czy jesteś młody, czy stary. Bez względu na to, jaka jest twoja pozycja społeczna. I ja mówię do ciebie, czeka cię sąd Boży. I on się przybliżył do ciebie. Co ty z tym zrobisz? Bóg, kiedy staniesz przed nim na sądzie, to zada ci jedno pytanie. Jedno. Czy przyjąłeś Jezusa do swojego życia? Jeśli nie, to czeka cię piekło i wieczne potępienie. Jeżeli tak, to idziesz do nieba. On się ciebie nie zapyta, czy byłeś dobrym człowiekiem. Wiesz, do czego się nadaje twoja dobroć? Do mycia kibla. Twoja dobroć nadaje się do umycia nią kibel. Nikt nie jest sprawiedliwy, nikt nie jest święty. Każdy człowiek jest niesprawiedliwy i niegodny Boga. Ale Jezus Chrystus się ulitował nad wami wszystkimi i nade mną. On ulitował się nad całym światem. Oddał swoje ciało. Wiecie, jaki to był ból? On był odrzucony. On był poniżony. Po to, żebyś ty nie musiał być odrzucony przez Boga. Właśnie po to. I co ty z tym zrobisz dzisiaj? Dzisiaj jest szansa dla ciebie. Możesz skorzystać z Bożego miłosierdzia. Dzisiaj. Nie kiedy będziesz stary. Bo Boży sąd się zbliża. I Jezus wróci niebawem. On wróci tutaj w potężnej chwale i każdy człowiek zobaczy w każdym miejscu życia, w każdym miejscu na świecie, że Jezus wraca. On wraca, on jest blisko. Niedługo staniesz na sądzie przed Bogiem. A on się ciebie zapyta, co zrobiłeś z moim synem Jezusem? Co zrobiłeś z moim synem Jezusem? Czy się odwróciłeś do Niego tyłkiem? Czy Go przyjąłeś do swojego życia? On ci zada jedno pytanie. Co zrobiłeś z Chrystusem? Co zrobiłeś z Zbawicielem? Żaden człowiek
człowiek nie jest w stanie się usprawiedliwić sam i dobrze wiesz o tym. Teraz w twoim sercu wyświetla się obraz i widzisz dobrze, że jesteś grzesznikiem. Widzisz dobrze, że przy wielkim, potężnym, doskonałym Bogu jesteś niczym mały proszek i potrzebujesz przebaczenia. Potrzebujesz przebaczenia. Bóg jest miłosierny, On daje ci szansę. On teraz mówi do ciebie przeze mnie. Co ty zrobisz z moim synem? Człowieku, masz jeszcze czas. Masz jeszcze czas, ale niewiele jest go. Niewiele jest czasu. Pokutujcie. Odwróćcie się od swoich martwych uczynków. Nawróćcie się do Jezusa. Dzisiaj. Bo jutro może być już za późno. Ile ci płacą?